Opowieść o misiu Wojtku to niesamowita i wzruszająca historia pewnego niedźwiadka, który stał się bohaterem w czasie II wojny światowej. Jego historia zaczęła się w Iranie w 1942 roku. Niedźwiadek ten został odnaleziony przez polskich żołnierzy w pobliżu obozów Hamadan, w regionie, gdzie stacjonowała polska armia na Bliskim Wschodzie. Był to osierocony niedźwiadek, a żołnierze postanowili zaopiekować się nim, dając mu imię Wojtek. Wojtek szybko stał się ulubieńcem całej jednostki. Żołnierze traktowali go jak jednego ze swoich, a on odpowiedział im miłością i lojalnością. Wkrótce zaczął naśladować ich zachowania, jak marsz w szyku wojskowym i podawanie sobie ręki, co wzbudzało uśmiech na twarzach żołnierzy. Niedźwiadek szybko zdobył serca wszystkich, a jego obecność w obozie przynosiła dodatkowy pozytywny nastrój w trudnych czasach wojennych. Był popularny wśród sojuszniczych żołnierzy, którzy poznali go w okolicach obozu.